Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt przywitać Państwa dzisiaj wyjątkowo w podziemiach Katedry Warszawsko-Praskiej, bo część z Państwa pewnie jest przyzwyczajona, że widujemy się w naszej redakcji na Koszykowej. A widzimy się tutaj w związku z naszą wystawą obrazów Zwiastowania. Jest to druga wystawa, druga odsłona projektu Namalować katolicyzm od nowa. Bardzo serdecznie i z ogromną wdzięcznością witam księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i całej redakcji, całego środowiska teologii politycznej za przyjęcie zaproszenia. Przyszło mi również, można powiedzieć, być posłańcem, biskupim posłańcem. Mianowicie przekazuję pozdrowienia i ogromne przeprosiny za nieobecność ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, biskupa Romualda Kamińskiego oraz biskupa pomocniczego profesora Jacka Grzybowskiego, którzy towarzyszą nam w projekcie i bardzo kibicują, a obecnie uczestniczą w rekolekcjach na Jasnej Górze. Bardzo dziękujemy również gospodarzowi tego miejsca, księdzu proboszczowi Tomaszowi Kalinowskiemu. A dzisiaj ksiądz profesor przeniesie nas na stronicę Pisma Świętego, a dokładnie do sceny Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Ale zanim to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć kilka pewnie dla wszystkich Państwa oczywistych słów o samym księdzu profesorze. To jako studentka teologii niestety, ale muszę odmówić. Ksiądz profesor jest kapłanem rzymskokatolickim archidiecezji warszawskiej. Jest nieocenionym biblistą, wieloletnim wykładowcą akademickim, kształtującym pokolenia teologów w Polsce i nie tylko w Polsce. Autor niezliczonych publikacji poświęconych Pismu Świętemu i o czym warto mówić za każdym razem, ksiądz profesor został odznaczony prestiżową nagrodą Ratzingera. Przekazuję księdzu mikrofon, a Państwa zapraszam do wysłuchania wykładu. Pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i proponuję, żebyśmy naszą refleksję rozpoczęli od odmówienia modlitwy maryjnej, którą chcemy rozważać. W ten sposób będziemy mieli świadomość, że nie są to tylko słowa, nawet takie, które zostały zapisane na kartach Pisma Świętego, ale że są to również słowa naszej modlitwy, którą codziennie staramy się wielbić Pana Boga i przypominać właśnie te słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wspomożenie wiernych. Drodzy Państwo, kiedy odmówiliśmy tę krótką modlitwę, modlitwę Kościoła i modlitwę naszą, to sobie uświadomiliśmy, że te słowa z Ewangelii Świętego Łukasza, które będziemy rozważać, że one są aktualne w każdym czasie i podejmuje je każde pokolenie na nowo. I również ta wystawa, którą tutaj mamy, o tym samym świadczy. Katolicyzm napisany od nowa, ale tutaj napisany obrazami, ikonami. I jak zauważyłem, w tych ikonach bardzo dużo wyraża się ze współczesności. Nawet wydaje mi się, że mniej tam jest nawiązań do historii, do realiów starożytnego Nazaretu i do realiów ówczesnego świata. Natomiast zdecydowanie bardziej dominuje tam taka świadomość i wrażliwość zupełnie współczesna. Nie wiem, czy Państwo się co do tego zgodzą, ale pewnie każdy będzie miał na ten temat swoje własne obserwacje.
Chcemy się skupić, proszę Państwa, na tekście Ewangelii według świętego Łukasza, bo to jest jedyny tekst, jedyne opowiadanie o zwiastowaniu na kartach kanonicznych Ewangelii. Jak wiemy, Ewangelii kanonicznych jest cztery: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ale opowiadanie o zwiastowaniu, proszę zauważyć, ja nie mówię opis zwiastowania, bo to nie jest opis, że ktoś siedział i powiedzmy sobie, w tym przypadku Łukasz siedział i opisuje to, co widział, tylko jest to opowiadanie, opowiadanie o zwiastowaniu, którego szczegóły możemy znać tylko i wyłącznie z pamięci i z opowiadania, które utrwaliło się w pamięci tej, która to wydarzenie przeżyła. Nie ma żadnej innej możliwości. Nie było żadnego innego świadka, żadnego innego uczestnika. Więc Ewangelia świętego Łukasza zapisuje tutaj opowiadanie, którego geneza, którego początki sięgają pamięci, sięgają wspomnień Najświętszej Maryi Panny. To jest bardzo istotna sprawa, dlatego że cała Ewangelia świętego Łukasza, ona w gruncie rzeczy wyrosła z pamięci Maryi. Ona różni się, ta Ewangelia, od wszystkich pozostałych Ewangelii w tym, że przejawia bardzo dużo takiej wrażliwości kobiecej i w ogóle bardzo dużo w niej uczuciowości, emocji, serdeczności, ciepła, wrażliwości, czułości. I wszystko to bardzo dobrze przystaje również do tego, że w ramach tej Ewangelii mamy opowiadania o tym, co przeżyła Maryja. I nie tylko Maryja jest jej bohaterką, bo wiemy, że także bohaterką tej Ewangelii jest choćby Elżbieta, krewna Maryi, a także wiele innych kobiet, o których na kartach tej Ewangelii jest mowa. Łukasz zatem zanotował wspomnienia. Te wspomnienia, to opowiadanie o tym, co Maryja przeżyła, to nie jest opowiadanie na bieżąco. Myślę, że powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że przez długi czas, przez w gruncie rzeczy przez całe ziemskie życie Jezusa, Maryja nie mogła się z nikim poza Józefem podzielić tym, co przeżyła, dlatego że to, czego doświadczyła, co stało się jej udziałem, w oczach innych byłoby traktowane jako zupełnie niedorzeczne. Nie mogła opowiadać w Nazarecie, że przeżyła coś tak wyjątkowego, dlatego że żadna z jej sąsiadek ani sąsiadów nie przyjąłby tego opowiadania od tak sobie na wiarę, dlatego że coś takiego wydarzyło się tylko jeden, jedyny raz w historii świata. Kiedy Maryja mogła więc podzielić się tym, co przeżyła? Kiedy mogła o tym opowiadać? Wtedy, kiedy sama do końca zrozumiała tajemnicę, w której uczestniczyła. A stało się to dopiero po męce, śmierci i ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim po Jego zmartwychwstaniu. Otóż zmartwychwstanie odsłoniło pełny sens, pełne znaczenie całego ziemskiego życia Jezusa i potwierdziło Maryi, że to, co przeżyła u samych początków życia Jezusa, co przeżyła jako młoda dziewczyna, że to rzeczywiście zostało uwiarygodnione przez zmartwychwstanie. I te dwa wydarzenia, mianowicie zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, że stanie się Matką Syna Bożego, a z drugiej strony przypieczętowanie tej boskiej godności Jezusa Chrystusa poprzez Jego zmartwychwstanie, te dwa wydarzenia to jest taki swoisty klucz do zrozumienia zwiastowania. Co chciałbym przez to powiedzieć? Jeżeli chcemy zrozumieć od strony intelektualnej zwiastowanie, to
by dać wiarę temu, co się wtedy wydarzyło, powinniśmy patrzeć na to przez pryzmat zmartwychwstania. Bo dopiero wtedy w pełni zrozumiemy tę absolutną nowość wydarzenia w Nazarecie. I tu w nawiązaniu do wystawy i do podobnych inicjatyw nasuwa mi się pytanie, czy ci, którzy zajmują się sceną zwiastowania, zarówno objaśniając ją słowem, jak objaśniając ją muzyką, ilustrując muzyką, albo ilustrując obrazami, czy mają świadomość tego właśnie integralnego związku zwiastowania ze zmartwychwstaniem. I cały geniusz, jeżeli tak można powiedzieć, polega na tym, że o ile w słowach, w mowie ten związek można dalej rozwijać, można omawiać, można przedstawić, to geniusz kompozytora polega na tym, żeby to wydobyć i wskazać, pokazać za pomocą muzyki. Natomiast geniusz artysty tworzącego obrazy, malującego czy rzeźbiącego, artysty, który zajmuje się sztukami plastycznymi, ten geniusz wymaga jeszcze czegoś więcej. Bo to, co można łatwiej poniekąd wyrazić słowami albo muzyką, no to kiedy mówimy o obrazie, o sztukach plastycznych, to do wyrażenia jest znacznie trudniejsze. Więc raz jeszcze podkreślam, na samym początku ten związek samego początku życia Jezusa, ziemskiego życia Jezusa, kiedy został poczęty w łonie swojej matki, z końcem jego ziemskiego losu, czyli ze zmartwychwstaniem, to dopiero nadaje pełny sens temu, co wydarzyło się w Nazarecie. Przejdźmy do samego tekstu Ewangelii. I starajmy się ten tekst rozważyć i chciałbym zachęcić Państwa do pewnego takiego intelektualnego, ale też powiedzmy sobie duchowego doświadczenia. Mamy tutaj opowiadanie o wydarzeniu, które trwało jakiś czas. Trudno powiedzieć, jak długo to trwało. Czy będziemy to liczyć w sekundach, w minutach? Na pewno nie w godzinach, ale mimo wszystko jest jakiś taki odcinek czasowy. W ciągu tego czasu, kiedy Maryja przeżywała to głębokie doświadczenie, z całą pewnością miała w sobie i dawała wyraz wielu uczuciom. Inaczej było na samym początku, inaczej kiedy to wydarzenie się zaczęło, inaczej kiedy wyrażała swoją zgodę, a jeszcze inaczej na samym końcu. I tutaj znów moja kolejna sugestia. Gdy chcemy zobrazować scenę zwiastowania, to znów sztuki plastyczne są w trudniejszej sytuacji niż słowa i niż muzyka. Bo słowami będziemy starali się zaraz to zwiastowanie opisywać, rozpoznając pewne jego elementy, pewne jego aspekty. Muzyka ma też do siebie, znają Państwo wiele utworów poświęconych Maryi, takich maryjnych z Ave Maria przede wszystkim, nawiązującym właśnie do zwiastowania, gdzie ta muzyka trwa być może nawet dłużej niż samo zwiastowanie i genialny kompozytor potrafi wyrazić rozmaite emocje, które towarzyszyły Maryi. Natomiast w sztuce plastycznej tutaj te możliwości są ograniczone, dlatego że trochę malarz, trochę tak jak fotograf, łapie jakiś jeden moment, prawda? I w związku z tym zwiastowanie, tak jak ja to widzę, wymaga nie jednego obrazu, nie jednego przedstawienia, tylko wymaga całej serii przedstawień, całej serii obrazów i to dokonanych przez jednego artystę, który idąc za tekstem biblijnym
będzie po kolei ukazywał ten nastrój tego, co tam się działo. Jednocześnie będzie ukazywał głębię tych odpowiedzi czy reakcji Maryi na wydarzenie, którego dostąpiła. Więc można by sobie wyobrazić, że oglądamy jakiś tryptyk albo nawet pięć wyobrażeń i po kolei one ilustrują te poszczególne etapy zwiastowania Maryi. Spróbujmy się tym etapom przyjrzeć. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy tak. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Mamy tutaj nawiązania do realiów. Otóż szósty miesiąc to był szósty miesiąc, odkąd Elżbieta, żona Zachariasza, stała się matką. Wcześniej bowiem w tej samej Ewangelii, dosłownie poprzednie epizody, to jest zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela. Państwo doskonale pamiętają, że tam nadzwyczajny charakter polegał na tym, że oboje, Elżbieta i Zachariasz, byli posunięci w latach. Wtedy ani macierzyństwo, ani ojcostwo nie jest czymś zwyczajnym, a nawet jest niemożliwe. A jednak Elżbieta doczekała się syna, stała się matką i była w szóstym miesiącu ciąży. I właśnie wtedy posłał Bóg anioła Gabriela. Rozmaicie sobie próbujemy przedstawić anioła. Z aniołami jednak, drodzy Państwo, jest pewien kłopot. I sztuki plastyczne mają tutaj ten kłopot przeogromny. Bo o ile można o aniele opowiadać w sposób dość wyobrażeniowy, o ile można go również w muzyce zawrzeć w dźwiękach, to w sztukach plastycznych utarły się pewne schematyczne przedstawienia aniołów. I tutaj mamy też takie przykłady, powiedzmy sobie, polegania na tych pewnych schematach, chociaż one zostają uwspółcześnione albo powiedzmy usubiektyzowane. Natomiast też widać i taką tendencję, żeby odstąpić od tego plastycznego przedstawiania aniołów. Bo aniołowie, przypominają sobie zwłaszcza starsi Państwo, kiedy chodziliśmy na lekcje religii albo przygotowywano nas do pierwszej komunii, to były takie zeszyty do kolorowania i do domu się brało taki zeszyt i tam i chłopcy i dziewczynki malowali rozmaite sceny, a tam byli też aniołowie. I na ogół było tak, że wygląd tych aniołów, kształt, powiedzmy sobie, kolor, barwy tych aniołów były takie jak barwy nocnej koszuli mamusi. Albo różowe, albo niebieskie, czasami żółte, rzadko białe, dlatego że trzeba było to jednak pomalować. I kiedy już dziecko wymalowało tego anioła, to w następnej klasie dowiadywało się, że aniołowie to są duchy bezcielesne, że aniołowie nie mają żadnego ciała, że to są istoty absolutnie duchowe i trzeba było dłużej, czy bardzo długo, albo czasami całe życie prostować te wyobrażenia, które zostały wkomponowane w wyobraźnię właśnie poprzez te wyobrażenia. I tu nasuwa się oczywiście pytanie, jak przedstawić anioła Gabriela, który ma swoje imię, natomiast jest absolutnie bezcielesny. Absolutnie jest istotą duchową. I to jest jedno z uwarunkowań, które związane są ze sceną zwiastowania Maryi. Ci, którzy przedstawiają anioła właśnie w tym spotkaniu z Maryją, zawsze ryzykują bardzo dużo. A to ryzyko posuwa się nawet do banalizacji. Do banalizacji wiary w aniołów i do banalizacji wiary w ogóle. Istnieje niebezpieczeństwo, że gdy ktoś popatrzy na niektóre wyobrażenia tego anioła, to dojdzie do wniosku, że
że właściwie to jest coś z pogranicza folkloru, z którym w dojrzałej wierze trzeba byłoby się rozstać. I to jest pewien problem. Problem ogromny z aniołami. A czy można przedstawić anioła na obrazie, na rzeźbie, w jakiś sposób, który pozbawi go naśladowania naszej cielesności? No to daję tą Państwu pod rozwagę. Bóg posłał anioła Gabriela. Po grecku tutaj mamy takie słowo apestale. Znają Państwo ten czasownik, bo pochodzi od, jest formą czasownika apostallo, czyli posyłam, wysyłam. Od tego pochodzi apostoł oczywiście. Więc anioł jest tutaj wysłańcem Boga. Czy samym Bogiem? Nie, wysłańcem Boga, posłannikiem Boga. Ma do spełnienia pewną misję, która pochodzi od Boga. Do miasta w Galilei zwanego Nazaret. I tu natychmiast z tej sfery duchowej anioł, który jest zupełnie niewidzialny, Bóg, który go posyła, nagle przechodzimy do realiów geografii i topografii. Mianowicie miasto w Galilei. Galilea to jest kraina najbardziej na północ w Ziemi Świętej, najbardziej na południe to Judea, wyżej Samaria, a jeszcze wyżej Galilea. Przepiękna kraina, zawsze zielona, właściwie przez cały rok, symbol żyzności, symbol dostatku, ale jednocześnie kraina, przez którą przechodziły w starożytności szlaki handlowe. Z Egiptu do Mezopotamii, z Egiptu do Anatolii, do Europy. W Galilei się to wszystko nad Jeziorem Galilejskim krzyżowało, krzyżowały się te drogi. Wobec tego życie w Galilei przypominało trochę życie, że użyjemy tu współczesnego porównania, życie mieszkańców przy autostradzie. Jak Państwo wiedzą, w ostatnich latach, w ostatnich dekadach wybudowano wiele autostrad. Przebiegają one przez rejony, gdzie przedtem to była zwyczajna mała wieś. Natomiast teraz jest autostrada, zrobiona jest jakaś stacja benzynowa czy cokolwiek i okazuje się, że cała okolica raptem zna parę słów po angielsku, parę słów po włosku, po niemiecku, spotyka się z Ukraińcami, spotyka się z kierowcami, komuś się coś zepsuło, komuś zabrakło paliwa, ktoś zachorował. I raptem wszystko to zmienia mentalność. Taka była Galilea. O ile Judea była bardzo taka zamknięta w sobie, Samaria była odizolowana od kultu w Jerozolimie, o tyle Galilea była bardzo otwarta i nazywano przekornie, rabini nazywali Galileę, tak, nie był to specjalny komplement, Galilea pogan. Twierdzili, że tam jest dużo takich ludzi, osób, które nie są Żydami, tylko są napływowe, Syryjczyków, Greków i że wielu Żydów ulega właśnie tym obcym wpływom. Więc Galilea była traktowana tak z przymrużeniem oka. A w Galilei miasteczko Nazaret. Nazaret, tutaj archeologia nam przychodzi z pomocą, Nazaret w czasach Jezusa, a więc w czasach zwiastowania, liczył najwyżej kilkuset mieszkańców. Trudno powiedzieć ilu, 300, 400 do 500. Trudno powiedzieć, bo mamy tam współczesne miasto i nie wszędzie można wykopaliska zrobić, ale nawet jeżeli założymy, że to było około 500 osób, no to znaczy było kilkadziesiąt rodzin, bo rodziny były dość wielodzietne i były wielopokoleniowe, dzieci, rodzice, dziadkowie. Więc w sumie kilkadziesiąt rodzin. Powiedzielibyśmy, że taka nasza dzisiejsza wieś, może mniejsza niż wieś gminna, ale większa niż przeciętna wieś. Nie ma tutaj w tym nic nadzwyczajnego, poza tym, że ta Boża interwencja, to Boże wejście w dzieje, dokonuje się w mieście, o którym na kartach Starego Testamentu nie ma ani słowa. W ogóle się nie wspomina Nazaretu. Skoro tak, to mamy do czynienia właśnie w tym z takim aspektem zasadniczej nowości działania Bożego.
Bóg wychodzi poza Jerozolimę, Bóg wychodzi poza Judeę, Bóg daje się poznać w Galilei, mało tego, wchodzi w Galilei w dzieje ludzkości. Czy można przedstawić, czy można w jakiś sposób pokazać Nazaret, czy pokazać kontekst tego właśnie zwiastowania? Myślę, że akurat tu sztuki plastyczne mają bardzo dużo możliwości. Można bowiem próbować sobie wyobrazić ów starożytny Nazaret. Można nie tylko pokazać samą scenę zwiastowania, prawda, która ma miejsce w jakimś niewielkim izdebce, tylko można tę izdebkę, nie widziałem do tej pory takiego wyobrażenia, pewnie jest. Można, a nawet trzeba tę izdebkę przedstawić na tle całego tego miasta, tego jej osady właściwie, bo to, co tam się dokonało, to nie była sprawa tylko tej izdebki, to była sprawa całego tego miasta, które od tej pory weszło bez żadnej zapowiedzi i bez żadnej swojej zasługi weszło do annałów ludzkiej historii, weszło do ludzkich dziejów. Dzisiaj właściwie setki milionów, miliardy ludzi, tylu jest chrześcijan, słyszą o Nazarecie i w liturgii, i podczas czytania Pisma Świętego. Nazaret wszedł po prostu do europejskiej, do światowej kultury. W rozmaitych wymiarach o nim jest mowa. Możemy nie wiedzieć, gdzie leży, powiedzmy sobie, w Polsce Trzemeszno albo Świebodzin. Natomiast gdzie leży Nazaret, to z grubsza wszyscy wiemy. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Mocno się tutaj podkreśla pros parthenon emnesteumenen andri. Do dziewicy, właściwie po polsku trzeba byłoby powiedzieć, zaręczonej z mężczyzną imieniem Józef. Tylko, że po polsku zaręczyny znaczą coś zupełnie innego niż hebrajskie zaręczyny, a to jest właśnie kłopot tłumaczy na język polski. U nas dzisiaj, tak między Bogiem a prawdą, to zaręczyn już nie ma. Młodzi się, czy są jeszcze lakonicznie, gdzieś tam się spotyka. Na ogół młodzi te sprawy rozstrzygają między sobą i rodzice są ostatnimi, którzy się dowiadują o tym, co się stało, więc tak specjalnie nie słychać o zaręczynach. Mówię, może przesadzam, bo ktoś z Państwa może później powiedzieć, że jednak zna sytuację, gdzie są zaręczyny, gdzie są traktowane poważnie itd. Ale nawet jeżeli u nas są traktowane bardzo poważnie, to niewiele z nich wynika, bo nie niosą ze sobą takich zobowiązań, jak zaręczyny na Bliskim Wschodzie do dnia dzisiejszego. One po hebrajsku nazywają się eruzin. I właściwie niosą ze sobą zobowiązania właściwe już dla samego początku małżeństwa. Na czym polegają? Spotykają się ze sobą rodzice, głównie ojcowie, ale też i matki, dziewczyny i chłopca, i ustalają warunki tego małżeństwa. Oczywiście chłopiec i dziewczyna są przy tym obecni, słyszą to i widzą, ale ustala się określone warunki. Wiadomo, jedni są biedniejsi, drudzy bardziej zamożni, rozmaite są charaktery, bywa, że różny wiek i tak dalej, i tak dalej. I to się ustala i od tej pory w starożytności, dzisiaj też już jest na Bliskim Wschodzie inaczej, ale od tej pory w starożytności ona, dziewczyna, była traktowana jako osoba, która przynależy do tego mężczyzny. Ale przez rok, około rok kalendarzowy, nie mogli się ze sobą spotykać na osobności. Tylko w towarzystwie rodzeństwa, które zazwyczaj zawsze mieli, albo w towarzystwie przyjaciół, sąsiadów, rodziców, starszych, ale nie sami.
powinni się ze sobą spotykać po to, żeby się wzajemnie trochę poznać. A w niektórych sytuacjach, w niektórych miejscach nawet dość często zdarzało się, że to rodzice dobierali do tych partnerów. My słysząc to, to się dziwimy, no jak to rodzice decydowali. Oczywiście dobrzy rodzice nie dokonywali tego wbrew roli młodych, ale bardzo często duże znaczenie mieli ci, którzy podpowiadali te ożenki, prawda? Nawzajem poznawali ludzi ze sobą. I dopiero po roku następował obrzęd, który nazywał się Nisuin. I ten właściwie możemy nazwać, możemy określić jako nasz ślub, nasze zaślubiny. Wtedy do domu panny młodej przychodził pan młody. Wtedy było najpierw uroczystość u niego, potem uroczystość u niej. Dopiero potem oboje się spotykali, spędzali ze sobą pierwszą noc i stawali się już w pełnym tego słowa znaczeniu mężem i żoną. Dlaczego temu poświęciłem tak dużo czasu? Dlatego, proszę Państwa, że Maryja była w takiej sytuacji, że była zaręczona. To jest ten pierwszy etap. I miała już z tego tytułu określone zobowiązania. Zaręczona mężowi, mężczyźnie, imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Podkreśla się bardzo mocno, że ona była po grecku Partenos, co jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego Betula. Cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć na temat tych starożytnych małżeństw, to najważniejszą rzeczą, co dzisiejszemu człowiekowi współczesnemu trudno jest zrozumieć, najważniejszą sprawą było dziewictwo dziewczyny. To była sprawa fundamentalna. Być może Państwo wiedzą, że w wielu rejonach tego świata śródziemnomorskiego, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w północnej Afryce, do dnia dzisiejszego przykłada się ogromną wagę wręcz do sprawdzenia, do weryfikacji, że pod tym względem z dziewczyną jest wszystko w porządku. Jeżeli nie, gdyby się okazało, że nie, to cały obrzęd jest nieważny, a dla rodziny, zwłaszcza dla rodziców, dla ojca i matki takiej niedoszłej panny młodej, to jest wstyd na całe życie, hańba na całe życie. Więc ponieważ nasze te stosunki, układy społeczne są zupełnie inne, to nam trudno to zrozumieć, a nawet ja bym powiedział, trudno się tym specjalnie przejmować, ale jednak tu jest to mocno podkreślone. I teraz mamy po polsku, może jeszcze inaczej. Spróbujmy sobie wyobrazić, że właśnie w tej chwili przyszło nam, czy w odniesieniu do tego fragmentu przyszło nam namalować, przedstawić Maryję. Jak ją sobie wyobrażamy? Jeszcze nie wiemy, co będzie później. Ale to jest właśnie ten pierwszy etap. Dziewczyna, młoda dziewczyna, trudno powiedzieć, ile miała lat, ale najprawdopodobniej tyle, ile w jakim wieku wtedy wychodzono za mąż dziewczyny. 15, 16 lat, 17. Więc zupełnie młoda dziewczyna, która jest poślubiona. Znaczy zaręczona na dobrą sprawę. Zawsze dla takiej dziewczyny to był bardzo ważny i bardzo piękny czas. Czas również na to, jak powiedziałem, że młodzi przyzwyczajali się do siebie i okazywało się, że to miłość. A dzisiaj, proszę Państwa, młodzi deklarują, że się kochają, deklarują miłość,
A okazuje się, że nie mogą ze sobą żyć, nie mogą się do siebie przyzwyczaić. Prawda? Niezgoda charakterów i rozmaite inne rzeczy. To jest te współczesne uwarunkowania są zupełnie inne niż te, z którymi tutaj mamy do czynienia. Ale w języku greckim czytamy tak. Pros Partenon przybył do dziewicy. I tutaj trzeba nam się zastanowić. Jeżeli byśmy pojmowali anioła na sposób ludzki, wyobrażali go sobie jako człowieka, nie wiem, mężczyznę albo kobietę, bo przecież nie jedno i drugie naraz. Gdybyśmy na tym poprzestawali, tak jak się to robi właśnie na obrazach, no to mamy wyobrażenie tego anioła ubranego tak czy inaczej, ze skrzydłami albo bez, z profilu albo z twarzy, który przybywa do Maryi. Ale gdy pozostaniemy w tej perspektywie specyficznie biblijnej i zarazem chrześcijańskiej, że anioł to jest istota duchowa, to wtedy te słowa, że przybył do Maryi, te słowa mają zupełnie inny wydźwięk, bo mogą również znaczyć wewnętrzne, duchowe doświadczenie Maryi. Doświadczenie Bożego Wysłańca, który nie był widoczny, nie można go przedstawić w naszych kategoriach, a jednak Maryja przeżyła coś niezwykłego. A więc jako doświadczenie czysto wewnętrzne. Jeżeli się nie mylę, dość pobieżnie przeglądałem te obrazy, ale bardzo piękne, to na jednym czy na drugim chyba ten właśnie wymiar jest doskonale uchwycony. Że mamy tam w gruncie rzeczy widać samą Maryję, ale jednocześnie ta Maryja jest przesiąknięta Bożą obecnością. Widać całą głębię tej tajemnicy, którą przeżywa. Wszedłszy do niej właśnie można pojmować na dwa sposoby, bo mamy to po grecku kai eizelton pros auten. Albo wszedł do niej w sensie fizycznym, tak jak to bywa przedstawiane, albo wszedł do niej, do jej wnętrza, do jej głębi w sensie duchowym. Ona odczuła go w swoim umyśle, w swoim sercu, w swojej wyobraźni. Myślę, proszę Państwa, że każdy z nas ma jakieś takie duchowe doświadczenia, które się w życiu zdarzą raz czy drugi, kiedy jest przekonany, że co prawda na zewnątrz nie działo się nic wielkiego, ale dostąpiliśmy czegoś, co odmieniło nasze życie. Przepraszam. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pod tym względem mamy pewną różnicę. W tych objawieniach Pana Boga, które stawały się udziałem ludzi na kartach Starego Testamentu, najpierw następowały słowa: nie lękaj się, nie bój się. To były pierwsze słowa. I one się tutaj pojawią w reakcji na postawę Maryi. Ale na początku tutaj ich nie ma. Po grecku jest chaire. Charitomenen. Chaire to jest grecki odpowiednik hebrajskiego shalom. Chaire znaczy witaj. Ale zarazem jest pewna gra słów, bo charitomenen też ma związek z tym chaire. Z tym, że o ile ta pierwsza część znaczy bądź pozdrowiona, my mówimy, cytując stary polski język, zdrowaś Maryjo, zdrowaś w sensie bądź pozdrowiona,
to dalej następuje łaski pełna, kecharitomene. Kecharitomene znaczy dosłownie po polsku napełniona łaską, wypełniona łaską. Jak naczynie może być wypełnione wodą czy czymś innym, tak Maryja jest wypełniona łaską. W polskim tłumaczeniu jest łaski pełna, bo to jest przekład, który idzie nie za greckim, tym oryginalnym, tylko idzie za łacińską wulgatą. Ta łacińska wulgata, tłumaczenie dokonane przez świętego Hieronima w IV-V wieku, a więc dobrze ponad 1500 lat temu, ma w tym miejscu gracia plena. Modlimy się po łacinie Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum i tak dalej. Gracia plena, czyli pełna łaski. Natomiast tu jest przepełniona, wypełniona łaską. Pan z tobą. Słowo Pan z tobą nawiązuje do świętego imienia Boga. To pozdrowienie nawiązuje do świętego imienia Boga, które w języku hebrajskim, w kulturze hebrajskiej jest niewymawialne. Ono brzmi Jahwe, natomiast tłumaczy się je na język polski jako jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność. Obecność z człowiekiem, przy człowieku, obecność życiodajna, wspierająca. I tu anioł w spotkaniu z Maryją daje jej poznać, że w tym, co ją spotyka i w tym, co będzie przeżywała, że nie jest sama, nie jest zdana sama na siebie. Powiedzielibyśmy współczesnym językiem, cytując Benedykta XVI, kto ufa Bogu, kto zaufał Bogu, nigdy nie jest sam. I Maryja też tu nie jest sama. Pan z tobą. Niezależnie od tego, co się dalej wydarzy, nie jesteś zdana wyłącznie na siebie. I następny człon. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Otóż tych słów brakuje w niektórych starożytnych manuskryptach Nowego Testamentu, dlatego zostały tutaj dodane w nawiasie. Natomiast one weszły do naszej modlitwy, do tej modlitwy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiona, czyli wyróżniona. Ale tak jak Maryja została wyróżniona między niewiastami, między kobietami, tak również jej przywilej wyróżnia wszystkie kobiety, dlatego że nadaje nowy sens, nowe znaczenie macierzyństwu. Bo jeżeli Bóg w osobie Jezusa Chrystusa i w ciele Maryi miał stać się człowiekiem, to znaczy można powiedzieć bez specjalnej przesady, że każda kobieta, która staje się matką, doświadcza czegoś, czego doświadczyła Maryja. I że każda kobieta, która staje się matką, ma współudział w tym darze życia, który w tym przypadku miał zupełnie wyjątkowy charakter. Jaka była reakcja Maryi? Ona zmieszała się na te słowa. W języku greckim jest edepitologo dietarachte. Dietarachte to jest bardzo się zmieszała, bardzo się poruszyła. Wręcz można by powiedzieć, wewnętrznie mocno się poruszyła na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Mamy, proszę Państwa, dwa aspekty jej osobowości. Z jednej strony zmieszała się, poruszyła się. I znów pytanie, jak to wyrazić na, powiedzmy sobie, czy w muzyce, czy na obrazie. Ale z drugiej strony
postępuje bardzo racjonalnie. Mianowicie zastanawia się, co znaczy to pozdrowienie, co z niego wynika, do czego ono ma prowadzić. A więc zaskoczenie, ale i refleksja. I jak to wyrazić, jak to oddać? Otóż Maryja idzie tutaj w ślady Abrahama. Kiedy nocą, nie wiemy, kiedy to wydarzenie miało miejsce, czy w dzień, czy w nocy, nie wiemy. Ale kiedy nocą Abraham dowiedział się, że ma ofiarować swojego jedynego syna, to się straszliwie tym przejął, przyjął to polecenie jako swoje i jednocześnie rozpoczął racjonalne przygotowania do tego, żeby je wypełnić. A więc wstał rano, osiodłał osiołka, narąbał drewna, obudził syna, zachowuje się racjonalnie. I Maryja też zastanawia się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Nie znam do tego stopnia natury kobiet, ale jest tutaj sporo pani, same możecie odpowiedzieć na to, jak zachowujecie się w sytuacji jakiegoś takiego szoku, czegoś gwałtownego, czegoś nagłego. Czy potrafimy zachować zdrowy rozsądek? Czy potrafimy wtedy to przepuścić przez filtr rozumu? Zastanowić się, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł rzekł do niej, po polsku jest nie bój się, Maryjo. Nie bój się, to nie jest takie dobre słowo. Bać się można tam, powiedzmy, ciemności, bać się można czegoś takiego. Tutaj byłoby lepiej po polsku nie lękaj się, Maryjo. Dlatego, że to, co ma przeżyć Maryja, będzie czymś absolutnie wyjątkowym i będzie wymagało od niej odwagi. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. To jest wyrażenie specyficznie hebrajskie, zakorzenione w Starym Testamencie. Matzati chen belohim, znalazłaś łaskę u Boga, które tu w tym kontekście nam sugeruje, że rzeczywiście to wydarzenie, o którym mowa, ono było też zwerbalizowane, to znaczy towarzyszyły mu słowa. Nie było to tylko jakieś wewnętrzne przeżycie typu na przykład sen, tylko że rzeczywiście mamy tutaj doświadczenie, w którym słowo pełniło bardzo ważną rolę. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Poczniesz i porodzisz. Te dwa etapy, jak wiemy, one nie są ze sobą tożsame. Jeden od drugiego dzieli mniej więcej 9 miesięcy. Oczywiście nie muszę Państwu wyjaśniać, że wzgląd na to i na rozmaite inne fragmenty Pisma Świętego jest kluczowy dla chrześcijańskiej oceny, dla chrześcijańskiego spojrzenia na ochronę życia poczętego. Że tu jasno wynika, że od poczęcia do narodzenia, a potem do śmierci mamy do czynienia z człowiekiem. Poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Wszystko to są słowa Starego Testamentu. Wszystko to są zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu, które mamy w różnych księgach biblijnych, księgach prorockich, przede wszystkim u Izajasza, u Jeremiasza. Mamy właśnie te zapowiedzi wejścia Boga na świat, wejścia zupełnie wyjątkowego, wejścia Boga, które dokona się za pośrednictwem czy przy udziale dynastii Dawidowej. A więc dobiega końca czas Starego Testamentu. Dobiega końca czas obietnicy. Dobiega końca czas
oczekiwania. Zaczyna się coś radykalnie nowego. I Maryja jest narzędziem, jeżeli tak można powiedzieć, tego nowego świata, tej nowości. W niej, jak powiedział Jan Paweł II, a powiedział to w Efezie, dokonało się przejście od nadziei żydowskiej, starotestamentowej, do nadziei chrześcijańskiej. Otóż ona słyszy zapowiedź, która jest absolutnie inna niż wszystkie zapowiedzi takich niezwykłych, nadzwyczajnych narodzin, które były na kartach Starego Testamentu. W Starym Testamencie sporo było, kilka było takich, co najmniej takich właśnie zapowiedzi. Przypomnijmy sobie Sara. Podeszła w latach, podobnie jak Elżbieta, stała się matką dopiero w późnej starości po Bożej zapowiedzi. Na początku nie wierzyła, śmiała się, że coś podobnego może mieć miejsce, a jednak miało. Podobna sprawa była z Rachelą, żoną Jakuba, umiłowaną żoną. I Rachela również nie mogła mieć dziecka. W końcu i ona miała. I moglibyśmy mnożyć przykłady. Jeszcze tam później Anna i matka Samsona i tak dalej. Ale to wszystko były niezwykłe rzeczy, ale w ludzkiej, czysto ludzkiej perspektywie. To tamto macierzyństwo, łącznie z macierzyństwem Elżbiety, wymagało udziału mężczyzny. Natomiast tu poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus i nie ma żadnej wzmianki o mężczyźnie. Będzie on wielki, zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. A wszystko dzieje się w małym, biednym Nazarecie. Gdzie tron praojca Dawida? Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Mamy tutaj perspektywę nie tylko doczesną, ale tę perspektywę, którą zwykliśmy nazywać eschatologiczną. To znaczy dziecko, które ma się urodzić z Maryi, które ma począć i które ma urodzić, nie ogranicza się jego władza, jego tożsamość do ram tego świata i do zasięgu tego świata, tylko wychodzi poza ten świat. Na razie nie potrafimy powiedzieć, co to znaczy. Nie potrafimy powiedzieć, co to znaczy, że jego panowaniu nie będzie końca. Ale dlatego powiedziałem Państwu na początku, że scenę zwiastowania trzeba czytać razem ze sceną ukrzyżowania i ze sceną zmartwychwstania. Bo dopiero wtedy odsłania się najprawdziwszy sens tej zapowiedzi. Na to Maryja rzekła do anioła. I tu najpierw przeczytam po grecku, żeby pokazać, że znów mamy problem z przekładem. Po grecku to brzmi tak. Pos estai tuto. Jak to się stanie, jak to nastąpi? Epei andra uginosko, skoro męża czy mężczyzny uginosko, dosłownie nie znam. I tak bywa tłumaczone po polsku. Tylko dodaje się, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Proszę Państwa, ileż to razy wśród pytań, które stawiane były, no właśnie są stawiane księżom, albo ja słyszałem je wielokrotnie, to pytanie brzmiało tak. To co to Maryja jeszcze nie widziała Józefa? To Maryja nie wiedziała, za kogo wychodzi za mąż? To jak to nie znam męża? To znaczy wyszła za mąż i nie wie za kogo? Takie pytania się pojawiają, proszę mi wierzyć, dość często. I wcale nie jest tak, że już ich nie ma. Otóż tu mamy specyficznie hebrajskie słowo, hebrajskie wyrażenie, które zostało dosłownie przełożone na grecki, a z greckiego jest przekładane na polski.
Mianowicie po hebrajsku jest takie słowo jada, jada. To słowo jada znaczy poznać. I są rozmaite odniesienia, rozmaite wymiary ma to słowo jada, rozmaite sposoby poznania. Ale jada, poznać, opisuje również współżycie małżeńskie, współżycie mężczyzny z kobietą. I tak na przykład już w Księdze Rodzaju Adam i w Biblii Tysiąclecia mamy poznał Ewę i urodziła i tak dalej. Jak poznał, to dopiero ją zobaczył, prawda, i urodziła. Trzeba to po polsku tłumaczyć. Adam współżył z Ewą i urodziła. Poznał znaczy współżył. Bo to jest najbardziej wyrazisty, najbardziej taki dramatyczny, najważniejszy element czy aspekt, kiedy dwoje ludzi nawzajem się w cudzysłowie poznaje. Gdybyśmy chcieli to po polsku właściwie przetłumaczyć, to trzeba by przełożyć tak. Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego? I wtedy to ma sens. Albo skoro nie znam pożycia z mężem. I tak Maryja wyraża swój dramat. I myślę, że wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Maryja jest między zaręczynami a właściwymi zaślubinami. Między Eruzin a Nisuin. To są te miesiące, które dzielą. W tym czasie zgodnie z obyczajowością i zgodnie z prawem na kartach Pięcioksięgu Mojżesza nie wolno jej podjąć współżycia z mężem. Również jest chroniona społecznie i religijnie. Na kartach Pięcioksięgu Mojżesza są specjalne przepisy, rozporządzenia, które zakazują współżycia czy jakiejś niedozwolonej formy kontaktu z dziewicą zaręczoną. Traktuje się ją już jako należącą do swojego męża. I Maryja rozumie, że skoro teraz ma stać się matką, skoro teraz nastąpi poczęcie, to może nastąpić na dwa sposoby. Albo oto Bóg ją zobowiązuje do podjęcia współżycia z Józefem, co jest wbrew prawu i wbrew obyczajowości, albo też otrzymuje zapowiedź, że stanie się matką bez udziału mężczyzny. Nie znam pożycia z mężem, jakże się to stanie. Ale gdyby do tego doszło, to proszę Państwa, w oczach Józefa i w oczach wszystkich dookoła jest kimś, kto byłaby kimś, kto dopuścił się, no po prostu, co tu dużo mówić, nierządu. Przecież nie sposób sobie wyobrazić, że gdyby Maryja opowiadała swoim sąsiadom, sąsiadkom to, co przeżyła, to dadzą jej wiarę. Tym bardziej, że jak Państwo wiedzą, zwiastowanie Maryi zostało przedstawione w Ewangelii Mateusza z perspektywy Józefa. Mianowicie, kiedy Józef dowiedział się od Maryi, że ona spodziewa się dziecka, to zamierzał ją potajemnie opuścić albo oddalić.
był na tyle sprawiedliwy, że nie chciał jej oskarżyć o cudzołóstwo, ale z drugiej strony wiedział, że dziecko, które się ma urodzić, nie jest jego. I wtedy wkroczył Pan Bóg, to jest Ewangelia Mateusza, i we śnie pouczył Józefa: Józefie, synu Dawida, nie wzbraniaj się wziąć Maryi, swojej małżonki, do siebie, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I dopiero wtedy on zostaje wprowadzony w tajemnicę tego, co się wydarzyło. Gdy opowiadała o tym Maryja, nie dawał wiary i nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast gdy został pouczony przez Boga, tak. Gdy Maryja pyta, jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego, to Maryja zaczyna się zastanawiać, no muszę to wyrazić współczesnym językiem, zaczyna się zastanawiać, że oto czeka ją sytuacja panny z dzieckiem. Bo nie było jeszcze tego drugiego etapu zaślubin. A przecież ma się spodziewać się dziecka. Nawet dzisiaj sytuacja panny z dzieckiem nie jest specjalnie wygodna. Państwo wiedzą, że wciąż są środowiska, gdzie jest to, mówiąc łagodnie, źle widziane. Ale na Bliskim Wschodzie i w starożytności i dzisiaj, no to już jest zupełna infamia. Otóż na Bliskim Wschodzie i w Afryce nie ma domów dziecka. Dlatego, że każde dziecko ma ojca. Nie przychodzi znikąd. Więc konsekwentnie nie ma czegoś takiego jak u nas, że dziewczyna zostaje zupełnie sama, nie wiadomo, kto jest ojcem itd. Tam musi być wiadomo. A jeżeli ona nie chce powiedzieć, nie może powiedzieć, sytuacja jej i dziecka jest naprawdę katastrofalna. Więc pod tym względem też jest inaczej. Maryja zadaje to pytanie. No i spróbujmy uchwycić na obrazie ten moment. Albo w muzyce spróbujmy uchwycić ten moment. Myślę, że to znów nam pokazuje, jak bardzo to jest trudne. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem, osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Tutaj najważniejsze jest słowo pneumahagion epeleuzetai, Duch Święty zstąpi na ciebie, kai dynamis hipsistu i siła Najwyższego episkiazei soi. Episkiazei znaczy osłoni cię. Tak jak obłok, jak chmura coś zasłania i nie widać, to tak właśnie Duch Święty osłoni ciebie. Tak Duch Boży osłaniał górę Synaj, a Mojżesz w tym obłoku rozmawiał z Panem. Tak Duch Święty, Duch Boży osłaniał przybytek, namiot spotkania wybudowany przez Izraelitów w drodze do Ziemi Obiecanej. Osłaniał ten namiot jako znak Bożej obecności. Tak potem Jezus, gdy przemienił się na górze Tabor przed apostołami, to potem osłonił go obłok. Maryja ma doświadczyć tego, co po grecku wyrażono episkiadzej, ma znaleźć się w takim obłoku, który ją przeniknie, który sprawi, że stanie się matką. Proszę zauważyć, że proszę Państwa, być może na skutek tego, że tego nie ma wyrażonego dobrze w przekładach,
to na obrazach tego elementu nie ma. Nie pokazuje się. Nie pokazuje się tego najważniejszego słowa, w jaki sposób Maryja stała się matką. Została osłonięta. Okryje cię cieniem. To nie jest dobre, bo cień to jest coś, co towarzyszy człowiekowi, prawda? To przesuwa się razem z nim, a tu pozostajesz jakby w obłoku, w którym działanie będzie należało do Boga. A żeby miała pewność, że to, co przeżywa, nie jest ułudą, to oto krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, która uchodziła za niepłodną. Potwierdzeniem wiarygodności Bożej zapowiedzi ma być macierzyństwo Elżbiety. I to właśnie między innymi z tego powodu Maryja udała się do Elżbiety. I następna scena, z którą mamy opisaną w tej Ewangelii, to jest nawiedzenie. Nawiedzenie Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę. Maria chciała się przekonać, że rzeczywiście to, co się wydarzyło, ma swój odpowiednik w losie Elżbiety. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I w tym zdaniu, w tych słowach mamy jednocześnie odpowiedź na wszystkie próby racjonalizacji tego wydarzenia. Jak to jest możliwe? Wielu odpowiada: niemożliwe. Państwo zauważą, że z całego losu Jezusa dwa momenty są szczególnie kontestowane. Mianowicie dziewicze poczęcie Jezusa, to o którym mowa w zwiastowaniu, i zmartwychwstanie Jezusa. Obie te tajemnice dotyczą ludzkiego ciała. I w czasie, kiedy ciało przeżywa, jest tak bardzo wychwalane, jest apoteoza ciała, to właśnie to, co ciała dotyczy, jest najbardziej wypierane. I w naszych czasach bardzo mocno to widać. Wcielenie Syna Bożego, to, że Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia stał się prawdziwym człowiekiem, i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stąd te słowa: dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ej pende Maria, i duche dula Kiriju, oto ja, służebnica Pana. To jest, proszę Państwa, pełna zgoda ze strony Maryi. Próbuje zrozumieć to, co się wydarzyło, ale jednocześnie wyznacza granice swojemu rozumowi. Od wiary w Boga przechodzi do pełnego zawierzenia Bogu. To jest ten ideał, do którego wszyscy jesteśmy powołani w rozmaitych sytuacjach naszego życia. I kiedy to powiedziała, wtedy odszedł od niej anioł. Moim zdaniem to ostatnie zdanie jest najbardziej dramatyczne. I chyba na jednym tutaj z obrazów, jak się domyślam, artysta postanowił to pokazać. Mianowicie Maryja dostąpiła czegoś absolutnie niezwykłego i oto Bóg w tym sensie doświadczalnym ją opuszcza i zostaje sama. Tak sobie czasami myślę, nie wiem czy dobrze, Państwo zastanowią się sami, ale przychodziło mi od czasu do głowy, co przeżywa kobieta,
która uświadomiła sobie, że stała się matką. Zwłaszcza za pierwszym razem. Prawda? Co przeżywa? Jak to jest, że ma świadomość, że już nie jest, mówiąc tak po ludzku, sama, że już jest dwoje, jakkolwiek to drugie rozumieć, prawda? Co przeżywa? I oto Maryja wyraziła zgodę, anioł odszedł i zostaje sama. Ale pamiętajmy to, co powiedzieliśmy wcześniej. Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. Maryja przechodzi na nowy poziom zawierzenia. Przez te kilka chwil doświadczyła Bożej obecności. A teraz będzie ją doświadczała w zupełnie nowy sposób. Teraz będzie doświadczała poprzez oczekiwanie, a także poprzez te zmagania, wobec których dopiero staje. Bo to, co my postrzegamy jako jej wyróżnienie, to dla niej było źródłem niezwykłego cierpienia. Bo ona teraz, kiedy odszedł od niej anioł, to ona zastanawia się, jak opowiedzieć o tym Józefowi. Jak opowiedzieć o tym rodzicom najbliższym. Jaka będzie ich reakcja? O reakcji Józefa już mówiliśmy. A reakcji innych nie znamy. Więc ta scena, która tak jest idyllicznie piękna, spokojna, błoga, to w przeżyciach Maryi była dużo bardziej dramatyczna. Ale i z tego dramatu Pan Bóg ją wyprowadził. Myślę, że przez długi czas zmagała się z tym, co przeżyła. Najpierw widziała to małe niemowlę urodzone w biedzie. Potem ucieczka do Egiptu. Później wychowywanie w Nazarecie. I mały Jezus razem z innymi dziećmi, z rówieśnikami. Jezus młody. Jezus ma kilkanaście lat. Maryja patrzy. Patrzy, po co to wszystko było? Po co, czemu to wszystko służyło? Do czego to wszystko prowadzi? Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. Idzie w synagodze do synagogi w Nazarecie, w rodzinnym mieście. Odczytuje fragment księgi proroka Izajasza. Mówi, dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście. I wtedy wołają, zbluźnił, za kogo on siebie ma. I wyprowadzili go na stok góry, na której ich miasto było położone. Do dzisiaj jest pokazywane jako góra strącenia. I chcieli go zepchnąć, strącić, ale on przeszedł, poszedł. A Maryja? Potem Jezus zamieszkał w Kafarnaum. A do Nazaretu docierają wiadomości. Co on tam, czego dokonuje? A jednocześnie w Nazarecie narasta ferment. Mówiono bowiem, pamiętają Państwo ten dramatyczny, taką wzmiankę, odszedł od zmysłów. I Maryja z najbliższymi z rodziny udaje się na Kafarnaum, żeby chronić Jezusa. A po drodze tak sobie wyobrażam, myśli, po co to wszystko? Po co to, co przeżyła kiedyś w Nazarecie? Skoro wszystko obraca się przeciwko jej synowi. I męka, i krzyż, i dopiero zmartwychwstanie. I dopiero wtedy zobaczyła, że jest jednym z najważniejszych ogniw w Bożym planie zbawienia. I dopiero wtedy mogła opowiedzieć o tym, co przeżyła. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi. Teraz przewidzieliśmy czas na pytania.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać księdzu profesorowi pytania do wykładu, czy też korzystając z okazji szerzej? Rozumiem, że Państwo są onieśmieleni, ale zachęcam, bo wydaje mi się, że... O. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy, interesujący wykład. Chciałem zadać pytanie, które w zasadzie tylko w 50% będzie dotyczyło tego wykładu. Chodzi mi mianowicie o porównanie tego opowiadania o zwiastowaniu z wcześniejszym opowiadaniem, o którym również ksiądz profesor wspomniał, mianowicie spotkanie Gabriela z Zachariaszem. Kiedyś analizowałem jeden i drugi dialog i moim zdaniem one są bardzo podobne. Jeśli są różnice w tych wypowiedziach Zachariasza, to one, no, moim zdaniem przynajmniej, niewiele się różnią od wypowiedzi Maryi. Natomiast wiemy, że ta historia skończyła się dla Zachariasza, nie wiem, czy to można nazwać karą, ale on stracił mowę. I moje pytanie jest takie, właśnie, gdzie była ta różnica w postawie Zachariasza i Maryi, która spowodowała właśnie to, co spotkało Zachariasza? Dobrze, pierwsza rzecz to nie mamy pewności, czy ten Boży wysłannik do Zachariasza i do Maryi to był ten sam. Bo w przypadku Zachariasza mówi się ogólnie, wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia, przeraził się na ten widok i tak dalej. Mamy ogólnie anioł pański. Natomiast tutaj mamy z imienia anioł Gabriel. Tradycja starochrześcijańska, idąc za starożytną tradycją biblijną, mówiła, do dzisiaj podtrzymuje się, że istnieje pewna hierarchia aniołów. I wśród tych aniołów najważniejsi są trzej. Gabriel, Michał i Rafał. I mamy ich święto pod koniec września, tych właśnie trzech aniołów. I że oni, według Pisma Świętego, byli wysyłani do najbardziej odpowiedzialnych misji, do najbardziej odpowiedzialnych posług. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to jest kontekst tej zapowiedzi i zwiastowania. Zapowiedź skierowana do Zachariasza miała miejsce na terytorium świątyni jerozolimskiej, na terenie świątyni jerozolimskiej. Mianowicie przy tak zwanym ołtarzu kadzenia, kadzielnym. I doświadczył jej kapłan. Mężczyzna oczywiście. Natomiast scena zwiastowania Maryi miała miejsce, jak powiedzieliśmy, w Nazarecie, w czysto świeckiej scenerii. Doświadczyła tego dziewczyna. Następna różnica. Zapowiedź, którą usłyszał Zachariasz, nie dotyczyła w pierwszym rzędzie, chociaż miała związek z nim, to dotyczyła przede wszystkim Elżbiety. Ona stanie się matką, a on początkowo nie przyjął swojej roli, nie uznał tej swojej roli. Uznał, że to będzie niemożliwe. Natomiast zwiastowanie dotyczy Maryi, bezpośrednio Maryi, i żadna inna osoba nie jest tu potrzebna. Nie wchodzi w rachubę. Nie ma pośrednictwa. Dalej. W łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym odnosiło się do Jana Chrzciciela. Natomiast w przypadku Maryi mówi się, że ona, stając się matką Jezusa, jest jak świątynia, jak sanktuarium, bo została okryta tym obłokiem Boga. Ona jest świątynią Pana. Ona jest arką Pana. Takie przymioty spotykało się później w tych komentarzach, zwłaszcza ojców Kościoła. I najważniejsza różnica, chociaż wszystkie są istotne, Zachariasz pyta, po czym to poznam? Bo sam jestem stary i moja żona nie jest już w podeszłym wieku.
szuka znaku. Tłumaczy swoją sytuację, ale szuka znaku. Maryja pyta, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Nie pyta, czy, tylko pyta, no pyta, jak to jest możliwe, skoro jej sytuacja jest taka, a nie inna. Tych różnic można by tutaj wydobyć więcej, bo proszę zwrócić uwagę, że opowiadanie o to zapowiadające narodzenie Jana Chrzciciela jest co najmniej mniej więcej dwa razy dłuższe niż opowiadanie o zwiastowaniu. Więc to jest bardzo skondensowane. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie księdzu profesorowi? Ja mam taką refleksję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Mam taką refleksję tutaj do pytania i do wyjaśnienia też, że przychodzi mi na myśl, że Maryja była bardzo zadziwiona wszechmocą Boga. I to ją różniło od Zachariasza. Właśnie ta różnica, zadziwienie w tym, jak ksiądz profesor pytał, jak to jest być mamą. Ja dostałam tą łaskę, jestem potrójną mamą. Chociaż może wyglądam tak dziewczęco, ale właśnie ta łaska spłynęła na mnie, ponieważ lekarze mówili nam z mężem, że my nie będziemy mieć dzieci, że możemy się leczyć 40 lat i nie dają gwarancji. I ja w tym usłyszałam, i tutaj jest moje takie personalne świadectwo, że te 40 lat to jak chodzenie po pustyni. I wtedy powiedziałam do lekarza, że Pan Bóg jest twórcą, więc jeśli będzie chciał, to da. I naprawdę doświadczyliśmy takiego cudu, bo po 7 latach małżeństwa przyszła na świat Łucja, potem po 2 latach Stefanek, potem Felicja. Więc wiara, ufność i nie pytanie jak, ale właśnie zadziwienie, że Pan Bóg może wszystko. I chciałam też Państwu polecić film, który niedawno oglądałam z 2012 roku. Maryja z Nazaretu, 4 odcinki. I tam jest przepięknie pokazane też te dylematy Maryi. Ona wraca od krewnej Elżbiety i sąsiadki ją obmawiają, ponieważ jej ciąża już była widoczna. Więc pomyślałam, jak była właśnie językami też uderzana Maryja od początku i jak potężną twierdzą Boga jest, w której szatan nie znalazł szczeliny. I taką mam refleksję. Dziękuję bardzo. Czy ksiądz będzie chciał jakoś skomentować? Ja dziękuję bardzo. Tu nie ma co komentować. Po prostu wysłuchaliśmy Pani świadectwa bardzo pięknego i przejmującego. Natomiast ja muszę Państwu powiedzieć, że od dawna, chyba od początku, kiedy jestem księdzem, kiedy mi przychodziło się spotykać z takimi sytuacjami, że była ta tak zwana panna z dzieckiem, nieraz to był chrzest, sprawa chrztu albo sprawa, no czasami na studiach to się zdarzało, prawda, na uczelni trzeba było w jakiś sposób jej pomóc, zarówno żeby mogła studia kontynuować, ale też nie zawsze mogła wracać, pamiętam jedną czy dwie takie sytuacje, do swojego rodzinnego domu, do miasteczka. Trzeba było jakoś urządzić. To mi zawsze przychodziła do głowy Maryja. Zawsze myślałem sobie, że musiała się znajdować w podobnej sytuacji, przynajmniej do czasu, kiedy Józef został wprowadzony w tę tajemnicę jej macierzyństwa. Także i dzisiaj też mam taką sugestię, kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie no bardzo często nasuwa się takie dystans, pytanie,
sama sobie winna itd., itp., a nawet jeszcze ostrzejsze słowa. Warto pomyśleć, że właśnie Pan Bóg z tej osobliwej, trudnej sytuacji uczynił okoliczność do poczęcia Syna Bożego. I to jest jakoś znaczące. Zatem każde macierzyństwo, a to najtrudniejsze, bo ono jest pod wieloma względami najtrudniejsze, każde macierzyństwo jest cenne w oczach Pana Boga. I jeżeli nas scena zwiastowania może czegoś nauczyć, to właśnie szacunku dla każdej matki. Te, które stają się matkami w takiej sytuacji, nazwijmy to zwyczajnej, normatywnej, powszechnej, w małżeństwie, mają dobrego męża, mają prawda, osłonę ze strony rodziny, swoich rodziców i tak dalej, tamto macierzyństwo przynosi tylko radość, daje radość. Natomiast jest macierzyństwo takie, które łączy się z bólem, łączy się z cierpieniem, łączy się właśnie z tym, że człowiek pojawia się, ta kobieta, dziewczyna pojawia się na ludzkich językach, staje się przedmiotem odmowy, staje się przedmiotem domysłów. I myślę w końcu, że i pod tym względem w Kościele i wśród nas kapłanów jest sporo do zrobienia. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za wspaniały wykład. Chciałem się spytać, bo mówi się o Maryi w teologii, że jest drugą Ewą. Często w malarstwie dawnym, w scenie zwiastowania, towarzyszyła w tle scena wygnania z raju. Czy można mówić, bo słyszałem o takiej analogii, o analogii między rozmową z Gabrielem Maryi, a rozmową Ewy z wężem? Myślę, że można mówić o Maryi jako drugiej Ewie i rzeczywiście poczynając od samych początków chrześcijaństwa, od drugiego, trzeciego wieku, taka analogia się nasuwała w dwóch wymiarach, na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony ten, o którym Pan zauważył, mianowicie o ile Ewa miała swój udział w nieposłuszeństwie wobec Boga, czyli na ile ten udział połączony jest z jakim stopniem jej odpowiedzialności, to osobna sprawa, ale dała się uwieść o tyle, że weszła w rozmowę z tym biblijnym wężem, podchwytliwą rozmowę, i nie zdawała sobie sprawy z tego, że samo wejście w tak postawione pytania to już jest, stawia ją na przegranej pozycji i rzeczywiście przegrała. O tyle Maryja dała wzór prawdziwego posłuszeństwa Panu Bogu, posuniętego do tych ostatnich granic. I tu pod tym względem Maryja jest nową Ewą, która pokonała tamto nieposłuszeństwo, wykazała zupełnie inną postawę. A po drugie, i ten drugi wymiar tej analogii jest chyba bardziej wyrazisty, mianowicie z udziałem Ewy i Adama grzech wszedł na świat przez nieposłuszeństwo. Zatem byli to oboje, nie tylko Ewa, tylko również Adam, stali się prarodzicami grzesznej ludzkości. Natomiast Ewa, wyrażając swoje posłuszeństwo, stała się zarodkiem nowej, odkupionej przez Jezusa Chrystusa, przez jej Syna ludzkości. Ci, którzy idą jej drogą, uznają w niej właśnie nową Ewę, bo uznają siebie za nowych, odnowionych
ludzi, odnowionych dzięki Bożej łasce. Te dwa wymiary z pewnością tak, można je jeszcze dalej rozwijać i to robili w starożytności na przykład ojcowie Kapadocy, święty Augustyn i tak dalej. Pewnie takich analogii może być więcej. Pan wspomniał o tym obrazie wypędzenia z Edenu, tego symbolicznej utraty przyjaźni z Bogiem. Dlatego i przedstawia się tych dwoje rodziców, to wypędzenie z Edenu, tak jak w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, jako bardzo dramatyczne, ponure. Oboje są zmienieni, nie do poznania wręcz. A z Ewą mamy coś, z Maryją mamy coś odwrotnego, coś zupełnie przeciwnego. Mianowicie jej przedstawienia to są przedstawienia w kontekście przyrody, w kontekście kwiatów, w kontekście tego, co piękne, co pożyteczne. A więc ona przywraca ten właściwy porządek świata. A jaki to jest porządek świata? Może wzgląd na to da nam cokolwiek jeszcze więcej do myślenia. Otóż w hebrajskim Piśmie Świętym, w zapisie oryginalnym, mówi się, kiedy Bóg stworzył świat, to widział, że wszystko jest dobre. Tak to się tłumaczy. Po hebrajsku tov, że wszystko jest tov, dobre, a nawet bardzo dobre. Ale znamienne, gdy tłumacze Septuaginty w III wieku przed Chrystusem przekładali to na język grecki, to proszę Państwa, przetłumaczyli to, że wszystko jest kalos. To słowo kalos znamy kaligrafia, piękne pismo, że wszystko jest piękne. W ten sposób zrównano dobro i piękno. To, co jest dobre, jest piękne, to, co jest piękne, jest dobre. Wróćmy do Ewy i wróćmy do Maryi. Przez nieposłuszeństwo, przez grzech, Ewa przestała być dobra, a tym samym przestała być piękna. Bo zło szpeci człowieka, obie płci, i mężczyznę, i kobietę. Przez swoje dobro Maryja z kolei, przez swoją odpowiedź daną Bogu, posłuszeństwo dane Bogu, w nich znalazło wyraz jej dobro, a to dobro oznacza zarazem piękno. Dlatego, ponieważ jest dobra, to jest piękna. I tę analogię, czy powiedzmy sobie to takie odwzorowanie, ono, z nim spotykamy się zwłaszcza w muzyce. Kiedy muzycy próbują każdy na swój sposób przedstawić historię zbawienia, stworzenie, upadek, są takie kompozycje, to wtedy w tym upadku jest kakofonia. To wszystko źle brzmi, to wszystko jest pomieszane, to wszystko jest brzydkie. Ten upadek powoduje chaos. A kiedy przedstawiają Maryję, to wszystko staje się piękne, coraz piękniejsze, prawda? Więc muzyka jest tutaj sposobem również na to, żeby te dwie osoby, te dwie kobiety z początków ludzkości i z początków Kościoła, żeby ze sobą powiązać. To pozwolę sobie, że ja zadam pytanie. Księże profesorze, w pewnym momencie wykładu mam takie wrażenie, że wskazał ksiądz uwagę na pewną kłopotliwość wcielenia w czasach współczesnych i dalej idąc zmartwychwstania. I zastanawiam się właśnie w kontekście Maryi, tu bardziej już pewnie w kolejnych tajemnicach, bo w planach mamy malować kolejne tajemnice różańca i tu w kontekście chociażby Bożego Narodzenia.
Co zrobić z takim ludzkim wymiarem kondycji Maryi? To znaczy, tak myślę, bo jesteśmy też po warsztatach dla malarzy. Czy z księdza profesora perspektywy jest współcześnie zgoda na to, aby pokazywać takie elementy życia Maryi, które towarzyszą na przykład każdej innej kobiecie? Bo jak zakładam, nie była pozbawiona przy wychowywaniu Chrystusa nocnego wstawania, takich jakby czynności związanych z byciem matką. I właśnie chciałam zapytać, czy myśli ksiądz profesor, że w perspektywie malarskiej jest przestrzeń też na mówienie o tych aspektach i czy tak się godzi w ogóle? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że w centrum naszej wiary najważniejszą osobą jest Jezus Chrystus. I w centrum zwiastowania, chociaż mamy Maryję, to ją widać i o niej mówimy, to jednak najważniejsze jest dziewicze poczęcie Jezusa. W przypadku zwiastowania wyrazić to jest arcytrudno, bardzo trudno, może nawet niemożliwe, prawda? Można dopiero ewentualnie próbować. I takie przykłady są. Widziałem teraz na Dolnym Śląsku taki przykład. W kościele umieszczony obraz Matki Bożej w ciąży. Nigdy przedtem takiego obrazu nie widziałem, a teraz jest. I to obraz współczesny dość, bo chyba dawniej jakoś unikano takiego przedstawiania. Ale wracając do Pani pytania. Boże Narodzenie. Boże Narodzenie, to przede wszystkim skupiamy uwagę na okolicznościach narodzin Jezusa, ale też, i z pewnością Pani to wie i Państwo to wiedzą, że tutaj najlepszej podpowiedzi dostarcza nam ikonografia prawosławna, zwłaszcza grecka, a potem rosyjska, która znów nie ukazuje Bożego Narodzenia w oderwaniu od wszystkiego, tak jak gdyby fotografia stajenki, tylko ukazuje coś, znaczy Boże Narodzenie w kontekście tego, co miało się wydarzyć później. I to jest właśnie ich geniusz. Jeden z tych motywów stał się w Polsce w ostatnich latach dość powszechny. Ten motyw pochodzi z Kapadocji, z Doliny Gereme, gdzie jest tak zwany ciemny kościół i tam są przepiękne wyobrażenia scen z życia Pana Jezusa. I między innymi wyobrażenie Bożego Narodzenia. I Jezus w tej scenie Bożego Narodzenia jest zawinięty w takim całunie grobowym. Mały Jezus, ale całun już nawiązuje do jego losu, do jego złożenia do grobu. Gdzieś na innym wyobrażeniu obok jest drzewo, rośnie drzewo. To drzewo, które posłuży później jako materiał na jego krzyż. A więc kiedy się rodzi i jest dookoła radość, to jednocześnie jest to przedsmak jego losu. I właśnie w takim kontekście ukazywana jest Maryja. Maryja, która z jednej strony przeżywa radość narodzin, ale z drugiej strony przeczuwa, że to jest zaledwie początek tego Bożego działania, którego nie może przewidzieć, którego nie zna, ale domyśla się, że tak jak do tej pory było ono trudne, wymagało od niej heroizmu wiary, to tak zostanie. Więc teraz zajmowanie się czy przedstawianie jakichś takich powiedzmy sobie aspektów zwyczajnego ludzkiego życia, nie widzę w tym nic złego, żeby jakoś to wszystko pokazywać, tylko nie bardzo wiem, jak można pokazać, że matka w nocy wstaje do swojego dziecka. Można zrobić zdjęcie, prawda, jak to wygląda, ale w przypadku Jezusa można to zrobić, jeżeli się to zrobi ze smakiem, jeżeli się to zrobi z gustem, a przede wszystkim, jeżeli się tego swoiście nie zbanalizuje, nie zlekceważy, tylko cała mądrość polega na tym, żeby w prostych gestach i czynnościach,
a te, które dotyczą matek i macierzyństwa, one są najprostsze. Takim najprostszym gestem jest to, że matka jest osobą, która musi się pochylać nad swoim dzieckiem. Nigdy nie jest wyprostowana, zawsze patrzy, zawsze dogląda i w tym wyraża się również jej pokora, jej cichość, jej świadomość tego, że jest potrzebna. Jeżeli takim gestom damy wyraz, to będzie to bardzo, bardzo, powinno być bardzo wymowne i powinno odkrywać właśnie te mało, nieraz widoczne aspekty macierzyństwa. Więc moim zdaniem jest to, byłoby to zupełnie dobrze, tylko żeby nie dopuścić do jakiegoś rodzaju takiej banalizacji, w której zamiast refleksji to będzie budziło albo zdumienie, albo rezerwę. Proszę bardzo, ja chciałam właśnie powiedzieć, bo ksiądz profesor mówi o tych cechach obrazów, a my patrzymy na obraz, który według mnie bardzo dobrze ilustruje te cechy, bo Maryja tutaj wykonuje takie zwykłe czynności, one są przedstawione, te kolory są bardzo symboliczne, ma tę pochyloną pozę pokorną, a przede wszystkim ja byłam na wernisażu i tam usłyszałam takie pytanie, dlaczego ona nie jest młoda, bo może ona właśnie w jej twarzy jest już zapowiedź tego losu, który ją potem spotkał, tak jak to drzewo czy ten zawój. Mnie się osobiście ten obraz bardzo podoba. To z drugiej strony Państwo doskonale znają obraz Pieta z Bazyliki Watykańskiej. Otóż mamy tam Maryję, która ma ciało swojego martwego syna. Czyli Maryja miała wtedy około 50 lat. Natomiast na tej twarzy mamy dziewczynę. To jest twarz dziewczyny, twarz bardzo młoda. I zapytano Michała Anioła, jak wieś niesie, dlaczego zrobił taką młodą dziewczynę. I odpowiedział, bo miłość jest zawsze młoda. I to jest właśnie głęboka prawda, że również jeżeli chodzi o Maryję, pewnie ona była strapiona, to prawda, ale mi osobiście bliższe jest to spojrzenie Michała Anioła i przedstawianie jej jako ciągle pięknej, atrakcyjnej i prawda, zasługującej na miłość, niż jakieś wtrącanie takich elementów, które miałyby ją zwłaszcza przedwcześnie podstarzać. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, Państwo mi tylko wybaczą jedną rzecz. Ja dzisiaj jestem bardzo zmęczony, bo prowadziłem przez kilka dni rekolekcje dla księży diecezji wrocławskiej. Mieliśmy od samego rana do późnego wieczora. Mieliśmy medytacje, rozważania, konferencje, modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Potem trzeba było z tego Wrocławia wrócić tutaj do domu. Także proszę, przepraszam bardzo, ale tak to musi być. I dziękuję bardzo serdecznie. Państwo jeszcze mi pozwolą na chwilkę cierpliwości. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi w imieniu teologii politycznym za przyjęcie zaproszenia i za wspaniały wykład wśród obrazów. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. To był jednak dobry pomysł, bo byśmy się na Koszykowej nie pomieścili. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom teologii politycznej, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa. Dodatkowo przypominam, że wystawa, którą Państwo dzisiaj mają okazję oglądać, a Państwo, którzy oglądają nas za pośrednictwem transmisji, będą mogli zobaczyć do 31 stycznia i już też śpieszę z porządkiem. Od poniedziałku do soboty wystawa jest czynna od godziny 12 do godziny 20, natomiast niedzielny porządek wyznaczają msze święte, mianowicie od 8 do 21,
a na stronie księgarni Teologii Politycznej i dzisiaj do nabycia katalog z wystawy. Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy dobrego wieczoru.